Co jest? Ty. Test językowy rzek z domu. Teraz się muszę jeszcze skonsultować w sprawie Murzyna. Idziemy. Będzie, no wiesz, no może z językiem sobie trochę dajesz radę, wiesz, ale w sprawie Murzyna to się do przodu nic nie posuwamy, wiesz? Pieronie, Zbyszek, wymyśl coś! Przecież musi być jakieś miejsce, kaj się te pierońskie Murzyny chowają. Bercik, no moim zdaniem w Katowicach nie ma żadnego tutaj Murzyna, no. Trzeba było powiedzieć wcześniej, to by ci przywiózł jakiegoś z Warszawy. No, a tak to już jest za późno. Wujek, widzisz, mi dycha. Dycha? Za co? No nie oszukujmy się, to nie był angielski. Jak nie był angielski? Przecież wyraźnie, żeś widział, wszystko zrozumiała. No dobrze, może i rozumiała, ale to nie był angielski. Ja już ty się tam znosz! Wujek... Nie. No, fakt jest, że się jakoś dogadał, że rozumiała go, no. No, słyszysz? Słuchaj, Warszawie, jako bomączego do. Tak. No ale właściwie... No, ja bym powiedział, że to był remis. A tam ściema i tyle. Co się ma? Ty, słuchaj, mały, masz tutaj piątaka na kino, dobra? I nie zawracaj nam głowy, my tu mamy ważniejsze sprawy. No. Dzięki. Jak się trzeba starać, to taki haj. Ronie, ty, no dobra, wracamy do sprawy Murzyna, no i co? No Bercik, skoro nie ma już Murzyna, no to może zaproponuj coś innego. No tak, zaproponuj, ale co? No co, no ja wiem. O, a może jakiegoś połykacza ognia? Połykanie ognia. O. Dobry pomysł. Ale jak myślisz, oni to tak łykają do prawdy? No, pewnie, że łykają do prawdy, nie ma to tamto. Ale czekaj. Co czekaj? Ale nie, no to myślisz, że oni to całe połykają, czy na przykład gryzą? No co ty, ogień gryź? Połykają i tego, i tak, no. Przestań, bo to grozi śmiercią lub kalectwem. Nie ma Murzyna, kombinuj coś innego. Czekaj, no zaraz, no coś się nie kombinuje. A może, już mam. A może jazda na jednym kole? Jazda na jednym kole. Zbyszek, ale mój pomysł! Ty, Becic, zaraz, dokąd? Ty wiesz co, ten angielski wcale nie jest taki trudny. No to. Wiesz co, to w takim razie ty będziesz mnie uczyła angielskiego, a ja ci za to pokorzę Górny Śląsk, okej? Okej, let's go. O, Hubert. Cześć, ciociu. Słuchaj, za numer spotkałem tego pana Alojzego, nie? Mhm. Tego Otrzymku, wiesz? No wiem. No i nawet sobie nie wyobrażasz, jaki wujek Ernest ma problem. Co się zaś stało? No bo posłuchaj, jest taka sprawa, nie? Mhm. Że wiesz jak, no... O! Idę. Ty, co to jest? No jak to, nie widzisz, co to jest koło? No widzę, że to jest koło, ale do czego ci te koło? A do czego służy koło? Jedne, do jeżdżenia na jednym kole. Do jeżdżenia na jednym kole? Co ty? Do jeżdżenia na jednym kole to służy taki specjalny rower, rozumiesz? Rower na jednym kole, ja? To chyba uwóz w Warszawie. Widocznie wymocie rowery na jednym kole, bo może do wozu jeszcze nie dotarła nasza myśl techniczna. U nas rowery zawsze miały dwa koła. Normalne może tak, ale nie cyrkowe. Dobra, w porządku, na tych goroli z Holandii powinno wystarczyć. Aha, to teraz kolego z wojska pokażesz mi, jak ty na tym będziesz jeździł, tak? No właśnie się zastanawiam, jak ja bym na tym jeździł. No już wiem, zaraz mi powiesz. Hajer przodowy potrafi wszystko, nie ma to tamto. Nie powiem ci tego, bo tu nie ma co gadać, bo to wiadomo. Aha. No czekaj, właśnie trzeba wymyślić jakieś proste rozwiązanie. Dobra, po prostu muszę na to wlić. Uwaga, Zbyszek, czekaj. No, brawo, Bercik, no to było fantastyczne, wiesz, fantastyczny występ, no hit. Jak oni coś takiego zobaczą, to co, zwariują z takiego... No dobra, czym jedziu? Kurde, czekaj. Nie wyszło z dłonem, z kołem, czy z Murzynem, to z kołem musi wyleźć, no. No dobrze, to potrenuj kolego z wojska, ja pójdę do domu. Idź, ja muszę na to pieroństwo wleźć, ty, no. Jarunie, Zbyszek, ja teraz ciebie... No bez ciebie też muszę na to wleźć. Dobra, spoko. Oj, to się musi dać. To niemożliwe. Zbyszek, pomocy! Zbyszek! No i co, kolego z wojska? Jak tam trening? Wiesz co?
chyba będziemy musieli powrócić do tej koncepcji z Murzynem, bo z tym kołem za bardzo nie wychodzi. Now will be big rozrywka, entertainment, yes? Yeah, okay, very good. Please? Yeah. Okay. One moment, please, okay? One moment. Okay. Kajemurzin. No nie ma jeszcze. Jak nie ma? Jest załatwiony czy nie? No powiedział, że będzie. Jak to powiedział, że będzie? Kto powiedział, że będzie? No Bercik powiedział, że będzie. Kto? No Bercik, co mu przeliterować? By. No nie Bercik! Nie Bercik! Dobry wieczór, panie Ernestie. Ernest, słuchaj, jest problem. Jaki problem? Ty macie Murzyna, klapa całkowito. Jak to klapa? No godą ci nie ma w całej Katowicach. Się okazuje, że Murzyn w Katowicach to jest towar deficytowy. Chociaż wiesz, z drugiej strony to jest może dobrze, bo przynajmniej Andzia się nie zajmuje... Bercik, nie! Fatzol mi tu Andzi! Ja już zapowiedział, wy z tym Murzyna! Tak? A wiesz co, Ernest, nie ma Murzyna, ale jest ktoś równie egzotyczny. To dawaj go, kto to jest? Warszawiok! Co? No, Warszawiok, czysty, żywy Warszawiok, patrz. Co? Oryginal, prawianówka, metalik. Pierdolnie, czekaj. I on ma przed nimi występować. No, co? Ja mam przed nimi występować? Zbyszek, ty wiesz co to do nich jest? Oni w życiu takiego gorola oryginalnego, egzotycznego nie widzieli. Ty, zaraz. To ty lepiej przed nimi występuj, cwaniaczku, ty. Ty jesteś oryginalny chanyst. Tak, ale oni chcieli oryginalny mieć, no, catering czy jakim tam, a reszta miała być światowo, nie? Bercik, przestań fanzolić! Nie będziesz mi tu robił obsuwy żadnej, rozumiesz? Dawaj mi Murzyn. Murzyn? Hello! Hello, everybody! Nie, Andzia. To jest Ela? No, to jest Ela, poznajesz. Jezus Maria, co ona zjadła? Kapusta była zatruta! Modrą kapusta była! Dlaczego zatruta? Nie, ci godą! Ja też to ja odjeronię! Czy ja już też tak czornie ja? Nie. Jezus, ja nie czorno widzę, nie? Bercik, uspokój się, kochanie. Ernest, braciszku kochany, zwierzyć no. Chciał mieć Murzyna, ja? Tak. Czy ten Murzyn to może być kobieta? Proszę bardzo. A to jest prawdziwa Murzynka? No, to jest nasza kuzynka Ela! Ela! No! Nie. Ela, jak się ci ludzie w Ameryce zmieniają! Hello! Hi, how are you, Ernie? Fine. Ja ciebie pamiętam, jak ty był taki baby, ten babasek, tak? Yes. Słyszałaś, jak do mnie powiedziała? Tak. Ernie! Ha, jak do Schwarzeneggera! A umiesz, czekaj, umiesz śpiewać? Przecież ona z tego żyje w Luizjanie, on tam śpiewał, dlatego specjalnie mu taki pseudonim Ella, od Ella Fitzgerald, rozumiesz? Słuchajcie, czekajcie. Ernest, chwila, podzimy. Co jest? Miał być Murzyn, jest Murzynka. No jest. Jest? No! 1000 złotych się należy. A, nie ma sprawy, oczywiście. Proszę bardzo, tu jest. Sorry, kto był dzisiaj menadżerem? Ja czy ty? Nie, kasa jest moja. To jest jakieś niesprawiedliwe, no. Słuchaj, ja przez cały dzień szukam Murzyna po całej Katowicach, tak. A co, a ona ma tego Murzyna w rodzinie, fakt, że samica, ale się zgadzą, nie? Ladies and gentlemen, I'm sorry for kleine obsuwa, ale już jest wszystko okej. Okay. Prosto from America, Louisiana, Ella, s'il vous plaît! Hello, darling, yes, hello, darling. It's so nice to have you back when you belong. You're looking swell, darling, we can tell. Darling, you're still growing, Ja ci powiedział, jak żona siostkiego Hajera Przodowego się zaweźnie, to jest bardziej czorno jak Murzynka. I lepiej śpiewo! Tak naturalnie! Nie ma kontaktu! Teraz running an empty lap. Teraz story, I've never go away, okay!